Witam, tutaj Słowianin. W dzisiejszym odcinku, a jest to odcinek pierwszy, chciałbym Wam pokazać, zaprezentować wykonanie oszczepu do połowy ryb i w sumie do tego, ewentualnie do jakiejś nagłej obrony. Chociaż w Polsce raczej nic by nas takiego nie zaatakowało, dlatego głównie do połowu ryb. I co? Muszę teraz tu poszukać jakiegoś materiału, który nadałby się na właśnie oszczep. No i co? I jak znajdę, to Wam pokażę. Dlatego chwilkę poczekajcie. Tak to wygląda, ten drążek. Nie jest on może zbyt prosty, ale mi się wydaje, że się nada. Wysokość jest moje, ja mam 1,88 m, a to tak mniej więcej tyle samo. Długość raczej powinna być troszeczkę może większa, ale później zaczęło się trochę robić za cienkie. No to tak, teraz trochę podejdę. Będę musiał naciąć w ten sposób i tutaj tak. Dobra, już mam rozcięte. Także wygląda to mniej więcej tak. Nie wiem, jak to będzie widać, ale mam nadzieję, że dobrze. Tu jest przecięte na cztery, powiedzmy, równe końcówki. I teraz tak. Będę potrzebował dwóch patyczków, najlepiej z żywego drzewa, bo ono jednak będzie potrzebowało trochę siły, żeby to utrzymać. I będzie wyglądało to mniej więcej, może to jakoś mi się uda to pokazać, że te końcówki, powiedzmy palce, będą się rozchodzić, każdy w inną stronę. Ale to jeszcze chwilę, muszę te patyczki jakieś znaleźć i wtedy tutaj je poumieszczam, zaostrzę, bo na razie to jest, nie jest zaostrzone, tylko tak powiedzmy trochę od tego, żeby po prostu nie miało takich końców z całych w korze. Także znowu już potrzebuję chwilki, bo muszę na początku znaleźć te patyki, także wracam po chwili. Dobrze, mam już przygotowane patyczki. Wyglądają one tak po prostu. Ten akurat mam zaostrzony z obu końców, a ten nie. Zaostrzyć po prostu można, nie wiem, dla lepszego efektu. Po prostu fajniej to wygląda, jeśli te patyczki są zaostrzone. Nie wiem, czy to miałoby mieć jakieś zastosowanie, ale po prostu fajnie wygląda. Ten jest akurat niezaostrzony i którego właśnie zaraz naostrzę. To odłożę tutaj tym nożem. Drugi patyk do kieszeni, ten naostrzony. I delikatnie można je naostrzyć. Mam drugi naostrzony. To już raczej już nie będzie potrzebny. Obydwa patyczki biorę. Powinno być dobrze widać. Jeden wkładam w ten sposób. O. A sobie ustalam jakąś szerokość. Im szerzej w sumie, tym lepiej by było, tylko trzeba po prostu uważać, żeby nie pękło tutaj do końca, bo wtedy nam się cały oszczep rozleci. I drugi wkładam w drugą stronę. O. I tak będzie to mniej więcej wyglądało. Trochę wygląda jak jakieś berło króla. Czy coś takiego. O, i teraz będę musiał po prostu wziąć i te, nazwijmy to, palce oszczepu naostrzyć tutaj. Wygląda to dosyć ciekawie. Ja tu akurat nie mam żadnego takiego materiału, ale
najlepiej by było tu, w tym miejscu, czymś to związać. No ja niestety nie mam nic takiego, nie wziąłem ze sobą. Myślałem, że może to się nie będzie aż tak rozchodzić, ale jednak przydałoby się. Zanim włożymy te patyczki, związać czymś tu, nie wiem, może być sznurek, najlepiej by było kawałek drutu, żeby po prostu on nie zjeżdżał. I wtedy dopiero włożyć te patyczki. I wtedy by, żeby zapobiec dalszemu pękaniu tutaj. Także teraz na ostrze i zaraz wam pokażę, jak będzie wyglądał już po skończeniu. Nasz oszczep już skończony. Wygląda on całkiem fajnie. Po prostu brakuje mi tutaj tego wiązania, ale to... Jak będziecie robić swój oszczep, to pamiętajcie, żeby zabrać ten kawałek sznurka bądź druta, żeby tu jednak związać. Ja nie będę go do niczego raczej używał, ale zrobiłem go po to, żeby pokazać wam. Może go zabiorę sobie, nie wiem, nad tym się jeszcze nie zastanawiałem. Nie jest on jakoś za specjalnie piękny, bo jest dosyć krzywy. Ale jakby zrobił z ładnego, prostego kawałka, to czemu nie? W sumie fajna taka zabawka, powiedzmy. Dobrze, teraz w ogóle może pokażę wam z bliska, jak to wygląda. Tak o, widać tam te patyczki, te zęby bądź palce, które są na ostrze, nie są jakoś tam specjalnie, ale dosyć, także to powinno wystarczyć, żeby przebić ryby, one raczej nie będzie to sprawiało problemów. No niestety na rybach wam nie pokażę, bo w mojej okolicy nie ma żadnych takich rzek, w których pływają ryby. No, jest na przykład, jest parę, w sumie to dosyć sporo jezior dookoła, ale no niestety one nie pływają, te ryby, tak blisko, żeby dało się tym zapolować. No nie. W tym odcinku to na tyle i zapraszam na kolejny. Na razie.